Cześć, jestem Klaudia Tokanowno i już witam Was w szybkich odpowiedziach. W 2 decymetrach sześciennych roztworu kwasu chlorowodorowego 3 znajduje się 241 tysięcznych razy 10 do potęgi 23 cząsteczek zdysocjowanych i 16 setnych mola cząsteczek niezdysocjowanych. Oblicz. Podpunkt A. Stężenie molowe cząsteczek zdysocjowanych i niezdysocjowanych. Klasycznie zaczynamy od wypisania danych z treści zadania. I mamy tutaj objętość roztworu 2 decymetry sześcienne. Tutaj mamy ilość, czyli liczbę cząsteczek zdysocjowanych. I n nie zdysocjowanych. Czyli to jest liczba cząsteczek, tu mamy liczbę moli. I podpunkt A. Stężenie molowe cząsteczek zdysocjowanych i niezdysocjowanych. Przede wszystkim my potrzebujemy z tego wyliczyć sobie liczbę moli całkowitą. A jak to się robi? Otóż działamy tutaj z danych podstawowych, czyli mamy jakiś związek chemiczny, jakim jest kwas chlorowodorowy. No to tutaj będziemy to robić proporcją, że 1 mol związku chemicznego zawiera w sobie stałą wartość 6,02 razy 10 do 23 cząsteczek. A my mamy niewiadomą liczbę moli i tutaj 0,241 razy 10 do potęgi 23 cząsteczek. Ok. I teraz jedziemy sobie to na skos. To jest to, co jest po skosie do x ląduje w mianowniku w dzieleniu, a to się ze sobą wymnaża. No, 1 razy to, to oczywiście to samo, ale żeby była jednostka, to zostawiamy to. Cząsteczki nam się oczywiście skracają, nasz wynik będzie w molach, wymnażamy górę, no to zostaje nam to samo, dzielimy przez dół, bo to oczywiście też nam się skraca. Ok, czyli mamy w ten sposób. I teraz tak, musimy się tutaj doliczyć stężenia zdysocjowanych. My tutaj też już mamy policzone liczbę cząsteczek zdysocjowanych, czyli to będzie n. Z. Liczba moli cząsteczek zdysocjowanych. Zatem wyliczamy. Stężenie zdysocjowanych będziemy wyliczać z liczby cząsteczek zdysocjowanych przez oczywiście objętość roztworu. Pierwszą część mamy. Teraz musimy się doliczyć liczby moli cząsteczek niezdysocjowanych. I będziemy tutaj potrzebować liczby moli niezdysocjowanych wciąż przez objętość całego roztworu. I tutaj inne dane podstawiamy.
podpunkt A za nami. To teraz podpunkt B. Stężenie molowe roztworu. Do stężenia molowego roztworu, czyli tych wzorów, które tutaj mamy, potrzebujemy stężenia całkowitego, czyli musimy mieć wszystkie liczby moli zdysocjowane i niezdysocjowane. Zatem w podpunkcie B, tu go sobie może zapiszemy, musimy się doliczyć N-ki. Dokładnie NW, czyli wprowadzonych wszystkich liczby moli. I to są suma zdysocjowanych i niezdysocjowanych, a to plus to, to 0,2 mol. Możemy liczyć stężenie molowe, ponieważ objętość roztworu w dalszym ciągu jest taka sama. I podpunkt C, jako podpunkt ostatni, stopień dysocjacji elektrolitu. Do tego oczywiście też już wszystko mamy. Zapisujemy sobie, że alfa to liczba moli zdysocjowanych przez liczbę moli wprowadzonych, czyli całkowitych. I to jeszcze jest razy 100%. No to mamy. Nasze NZ to. A NW mamy. Czy my to gdzieś mamy? Nie mamy. No to musimy sobie to dodać. Czyli NK jest to. Z tym wyliczaliśmy to wcześniej, ale tego nie zapisałam. Zatem liczba moli wszystkich wprowadzonych to plus to. Mole nam się skracają, wymnażamy z górą, dzielimy z dołem i otrzymujemy 20%. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.